Ignacy Łukasiewicz. Nikodem. Radek. Co się dzieje wewnątrz bardzo zimnej substancji, która staje się gorąca? Niezwykle interesujące pytanie. Zimno. Jak to na Antarktydzie? Zastanawiałeś się kiedyś, co dzieje się z powietrzem w upale albo mrozie? Albo z innymi substancjami, kiedy je się ogrzewa albo schładza? Dostają gęsiej skórki? Pytam poważnie. Przyjrzyj się przez chwilę temu zimnemu powietrzu, które ciebie otacza. A teraz podniesiemy temperaturę. Widzisz jakąś zmianę w wyglądzie powietrza? Nie. Nie, 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 nie! Zaszła zmiana, ale jest niewidoczna dla oczu. Temperatura powietrza i każdej innej substancji zależy od prędkości, z jaką poruszają się cząsteczki tej substancji. Szybko w upale i wolno, gdy jest zimno. Podskakując, przyspieszasz krążenie krwi w twoim organizmie. Dzięki temu podniesie się temperatura ciała. Podobnie podnosi się temperatura substancji. Cząsteczki przyspieszają w nich, tak jak krew w twoim ciele. Wiesz co, Radek? Ty masz niesamowitą zdolność gmatania wszystkiego. Jakie są rekordy temperatur powietrza na świecie? Najniższe temperatury na Ziemi panują oczywiście na Antarktydzie. Tam w 2013 roku zarejestrowano rekordową temperaturę minus 93 stopnie Celsjusza. Rekordy na plusie należą do Doliny Śmierci w Kalifornii. Tam zarejestrowano kiedyś plus 58 stopni Celsjusza. To naprawdę Dolina Śmierci. Śmiertelnie gorąca. A gwiazdy? One muszą być naprawdę gorące. Tak, gwiazdy są bardzo gorące. Temperatura zewnętrznej warstwy Słońca wynosi około 6000 stopni. Za to w jego wnętrzu jest bardzo, bardzo, bardzo gorąco. 15 milionów stopni. A co z temperaturami poniżej zera? Czy gdzieś tam daleko od Słońca jest minus 15 milionów stopni? Nie. Absolutnym rekordem zimna jest minus 273 stopnie Celsjusza. No jak, tylko tyle? To znaczy, że temperatura może wynosić plus ileś tam milionów stopni, a tylko 273 na minusie? Tak, bo tak jak ci mówiłem, temperatura to prędkość poruszania się cząsteczek materii. Więc one mogą się poruszać szybko, szybko, coraz szybciej, ale kiedy zaczniemy je spowalniać? W pewnym momencie wolniej już się nie da. Zmarzła na kość. Cząsteczki wody i mięsa w tej kiełbasie po prostu spowolniły. Stała się twarda i zimna. Jak ją wrzucisz do garnka... To zmięknie i będzie smaczna. Znaczy, gorąca. To jasne. Podgrzewając kiełbasę, przyspieszasz ruch cząsteczek. Pamiętasz mikrofalówkę? Pamiętam. Działała tam fala stojąca. Zgadza się. I jej zadaniem było właśnie przyspieszenie ruchu cząsteczek podgrzewanej potrawy. Zauważyłem, że ciała stałe są zazwyczaj chłodne, ciecze trochę cieplejsze, a gazy mogą być naprawdę gorące. Gratuluję. Odkryłeś właśnie związek między temperaturą a stanem skupienia. Chodźmy do laboratorium. Coś ci pokażę. O, banan! Nie jedz, proszę, naszego przyrządu laboratoryjnego. Co? Przyrządu? Przyrządu laboratoryjnego. Zobacz, co my tutaj mamy. To azot w stanie ciekłym. Ma temperaturę około minus 196 stopni Celsjusza. Dlatego założyłem te specjalistyczne rękawice. W tej temperaturze azot wrze, a potem zamienia się w gaz i paruje. Zrobimy azotem bananowe lody! Zmrozimy go! Zrobimy błyskawiczne bananowe lody. Bananowe lody, bananowe lody. A teraz pokażę tobie doświadczenie. W tym lejku jest ciekły azot, minus 196 stopni Celsjusza. Z pomocą tego lejka skroplimy tlen. Tlen, jak wiesz, znajduje się w powietrzu. Powietrze wokół tego lejka jest
schłodzone i tlen skrapla się u dołu tego lejka. Popatrz na te. No, no dobrze, ale skąd ta pewność, że to jest tlen, a nie woda? Wygląda tak samo. Wygląda tak samo, ale woda, jak wiesz, gasi pożary. A tlen? A, tlen roznieca pożary. Podtrzymuje ogień. No, no. No dobrze, no ale co z naszymi lodami? Miałeś lody bananowe, bananowe lody. Właśnie, bananowe, a właśnie. Przytrzymaj. Ale co? Pamiętajcie, ciekły azot to nie żarty. Daj mi coś zimnego! Masz banana! Lepiej nie wykonujcie takich doświadczeń samodzielnie. To jest zimne! Mówisz, że temperatura ma związek z ruchem cząsteczek powietrza. Tutaj jest idealny ruch cząsteczek powietrza. Jak dla mnie, te cząsteczki krążą zdecydowanie za szybko. Potrzebny mi ciekły azot. Co, będziesz chłodził wszystkie ciepłe plaże świata? Nie, mam niespodziankę. Pamiętając o bezpiecznych okularach, umieściłem butelkę z wrzącym ciekłym azotem w pojemniku z piłeczkami ping-pongowymi. Zimny, parujący, ciekły azot zwiększył ciśnienie w butelce, która eksplodowała, wyrzucając w powietrze setki kolorowych piłeczek ping-pongowych.